Dzień dobry, nazywam się Tomasz Ślepowoński, jestem pracownikiem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i mam przyjemność dzisiaj do Państwa mówić i pokazywać zdjęcia na temat XIX i XX-wiecznego muzealnictwa niemieckiego poświęconemu Pomorzu. To muzealnictwo, które u naszego zachodniego sąsiada rozwija się od przeszło już 200 lat, jest sprawą niezwykle interesującą i zapraszam w takim razie do mojej prezentacji. Dzisiejsze nasze spotkanie jest niejako kontynuacją tego, co miesiąc temu do Państwa mówiłem, czyli na początku listopada, gdyż chciałbym kontynuować te rozważania, tym razem skupiając się przede wszystkim na wieku XIX i na wieku XX, dwóch ostatnich stuleciach, które w muzealnictwie niemieckim także mają ważne miejsce i na Pomorzu Niemieckim możemy też dostrzec wiele interesujących zjawisk temu okresowi właśnie poświęconych. Przypomnę w dwóch słowach mapę, którą pokazywałem już ostatnio, czyli mapę, która ma mniej więcej pokazać Państwu, jak wiele tychże muzeów niemieckich znajduje się na terenie niemieckiego Pomorza, czy na terenie Pomorza Przedniego, części Landu Mecklenburg-Vorpommern. Według listy, proszę Państwa, którą prowadzi niemiecki Związek Muzealny, jest to około 121 różnych instytucji muzealnych. Nie tylko muzea historyczne tam się znajdują, ale w dużej mierze są to muzea historyczne. Częściowo są to małe jednostki, izby muzealne, tak zwane Heimatstube. One wszystkie próbują pokazać przeszłość, dziedzictwo Pomorza. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o tych dwóch ostatnich stuleciach, to musimy mówić o okresie, który z punktu widzenia muzealnika jest niezwykle interesujący. To jest czas, proszę Państwa, szalenie ważny, bardzo ciekawy. Czas, który jest zarazem skory do pewnych kontrowersji, jeżeli chodzi o narrację muzealną, szczególnie w kontekście polsko-niemieckim. Czas, proszę Państwa, który jest niezwykle bogaty, cała moc wydarzeń politycznych, wydarzeń militarnych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych. Innymi słowy, proszę Państwa, wydarzenia niezwykle bogate. Jeżeli byśmy taką listę spróbowali stworzyć, to od początku wieku XIX, od burzliwego czasu napoleońskiego, który kończy się dla Pomorza jego zjednoczeniem w roku 1815. Później mamy do czynienia z półwiekiem, kiedy przeprowadza się na Pomorzu uwłaszczenie chłopów, następnie rewolucja przemysłowa, jej konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zjednoczenie Niemiec, proszę Państwa, końcówka wieku XIX to czas budzących się nacjonalizmów także na terenie Pomorza, proszę Państwa, oraz czas początku licznych zmian społecznych, które zaowocowały w wieku XX. Wiek XX to pierwsza wojna światowa, to burzliwy okres Republiki Weimarskiej i totalitarny czas III Rzeszy, czyli Niemiec hitlerowskich. Druga wojna światowa, która nie oszczędziła inaczej niż pierwsza terenu Pomorza, prowincji pomorskiej, jej skutki w postaci ewakuacji, ucieczki i później wysiedlenia niemieckich Pomorzan z części Pomorza, które po wojnie pozostało w ręku polskim. Podział Pomorza, okupacja radziecka, czy w sumie później funkcjonowanie tegoż Pomorza w organizmie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jak Państwo widzicie, masa wydarzeń bardzo ciekawych, bardzo interesujących. Nie o wszystkich oczywiście będę mógł dzisiaj Państwu powiedzieć, ale myślę, że te, które mają swoje ważne miejsce w muzealnictwie niemieckim, będą dzisiaj zaprezentowane. Począwszy, proszę Państwa, od tego, od czego zacząłem, czyli okres napoleoński jest istotny dla Pomorza, ponieważ on się tutaj dzieje. Już w roku 1806 wojska napoleońskie wchodzą na Pomorze, proszę Państwa, w pościgu za wojskami. Wojska napoleońskie wchodzą na Pomorze w pościgu za wojskami pruskimi. W roku 807 ma miejsce ta heroiczna obrona Kołobrzegu przed wojskami napoleońskimi, w tym także wojskami polskimi. W roku 1809 ma miejsce rebelia w Szila. To powstanie, ta próba powstania antyfrancuskiego toczy się właśnie na ziemiach pomorskich. Między innymi kończy się, proszę Państwa, w Stralsundzie. Dlatego Stralsund Muzeum poświęca temu wydarzeniu pewien element swojej historii. Ale nie tylko. Chociażby, proszę Państwa, widzimy taką małą, w cudzysłowie, kapliczkę poświęconą Schillowi w Muzeum Einsteintorn w Anklam, w małym muzeum regionalnym, ale tam także Schill się znajduje. To jest ważne, proszę Państwa, ponieważ te wydarzenia okresu napoleońskiego prowadzą do momentu, jak powiedziałem, zjednoczenia Pomorza, czyli do objęcia
w całości Pomorza przez państwo poruskie. Nie tylko Anklam stał się poruski, jak Państwo widzicie na tej tutaj planszy, ale całe Pomorze stało się do końca poruskie, a ta ostatnia część Pomorza, gryfijsko-sztalzuncka, z ręki szwedzkiej przeszła właśnie w ręce Prus. To jest ważne, proszę Państwa, bo to jest swoista legenda, mit założycielski właśnie pruskiego Pomorza. Ten czas, kiedy, jak Państwo widzicie, fragment wystawy Pomorze z Landesmuseum, z patriotami do zjednoczenia prowincji. Chodziło o to, że jest to czas, Państwa, kiedy właśnie tacy bohaterowie prusko-pomorsko-niemieccy, jak Ferdynand Schill, jak inni, proszę Państwa, zaprezentowani, budowali już nie tylko patriotyzm pomorski tej dzielnicy, ale szli w stronę patriotyzmu pruskiego, czy nawet patriotyzmu niemieckiego, jak zaprezentowany tutaj przez Stralsund Muzeum Ernst Moritz Arndt. Bardzo ciekawa postać, Rugijczyk, czyli pomorzanin z krwi i kości, profesor Uniwersytetu w Greifswaldzie, który w okresie właśnie napoleońskim pisze bardzo płomienne wiersze, odezwy wzywające do walki z Napoleonem. Poza Polską i poza Francją, jak Państwo wiecie, wszędzie Napoleon jest postrzegany jako ten pierwszy Adolf Hitler, jako ten pierwszy burzyciel porządku europejskiego. Tak postrzegają go ówcześni Pomorzanie, tak postrzegają go Prusacy, tak postrzega go Arndt, który właśnie wzywa do walki, aby Prusy, aby Pomorze, aby Niemcy się wyzwoliły. Długi czas, w latach 1933-2018, Arndt był, jego imieniem był nazwany Uniwersytet w Greifswaldzie. Dopiero 2 lata temu to imię zostało zdjęte, gdyż na wniosek studentów dopatrzono się, że w tej jego publicystyce, w jego wierszach, one są nie tylko antyfrancuskie, ale też wyraźnie antypolskie, ale też mocno antysemickie. To spowodowało, proszę Państwa, że ten bohater Pomorza, który przez 200 lat to miano nosił, w tej chwili, proszę Państwa, chyba będzie bardziej passé. Jeżeli mówimy o patriotyzmie pruskim, pomorskim, proszę Państwa, to jest fundament do tego, co później tak bardzo mocno rozwinie się właśnie w państwie pruskim w wieku XIX. Ten patriotyzm oparty o konserwatywne tradycje Pomorza, mit Gott für König, z Bogiem dla króla, dla narodu, dla ojczyzny, tak jak głosi właśnie ta ekspozycja z Pomorza z Landesmuseum, gdzie ukoronowaniem tak naprawdę tej idei konserwatyzmu pruskiego będzie Otto von Bismarck, także Pomorzanin, urodzony na terenie dzisiejszego polskiego Pomorza, wtedy prawda Pomorza Pruskiego, który ma swoje miejsce w historii Pomorza i jest prezentowany. Na wystawie w Greifswaldzie, proszę Państwa, jest jego po pierwsze, jest także tablica, która kiedyś wisiała na jednym z domów w Greifswaldzie, gdzie właśnie Otto von Bismarck przebywał, ale to nie znaczy, proszę Państwa, że w dzisiejszym, czy to muzealnictwie, czy też w dzisiejszym społeczeństwie Pomorza Bismarck ma takie wysokie pozycje. Zobaczcie Państwo, to jest ciekawe zdjęcie muzeum w Anklam, gdzie też mamy, prawda, tą statuę Bismarcka, ale jej ulokowanie nie jest zbyt szczęśliwe. Stoi tuż obok WC, proszę Państwa, co w jakiś sposób chyba pokazuje, że tej miłości, prawda, dla Ottona von Bismarcka dzisiaj na Pomorzu próżno by szukać, chyba że w jakichś środowiskach absolutnie konserwatywnych. Proszę Państwa, z drugiej strony mówimy o zjednoczeniu Pomorza w roku 1815, ale wystawa Pomorza z Landesmuseum pokazuje coś, co jest kompletnie nieznane po polskiej części Pomorza. Wielki sentyment w stronę Szwecji. Proszę Państwa, Pomorze szwedzkie było, te Pomorze właśnie gryfijsko-sztalzunckie było szwedzkie prawie 200 lat i pewne elementy związane z tą miłością do trzech koron pozostały, nawet do dzisiaj. Jest taki fragment wystawy, który mówi, co pozostało nam po Szwedach, co nam pozostało z czasów szwedzkich i w postaci komiksu, proszę Państwa, kilka takich historii na poły anegdotycznych, na poły humorystycznych, ale bardzo interesujących. Po roku 1815 część armatorów właśnie z tego nowego Pomorza Przedniego, czyli z tej części, która została włączona teraz do Prus, nie chciała pływać pod pruską flagą, pod pruską banderą, biała bandera z czarnym orłem, tylko wolała flagę szwedzką. Pruska bandera była nieznana, flaga szwedzka była znana na wszystkich morzach, a szczególnie nad Bałtykiem, dlatego, proszę Państwa, dalej Gryfijczycy czy Rugijczycy w ten sposób pływali. Czasami dla żartu nazywany jest ten obszar właśnie Pomorza Przedniego jako Südschweden, czyli południowa Szwecja. Ten rysunek pokazuje, jak to jest blisko, prawda, proszę Państwa, do Szwecji i niektórzy mogliby ten swój sentyment do Szwecji w ten sposób właśnie okazywać.
Inna anegdota pokazana właśnie na tej wystawie mówi, że kiedy dwa razy upadało państwo niemieckie, a raz w roku 1945, a raz w roku 1989 upadało NRD, to podobno mieszkańcy Rugi, mieszkańcy Hiddensee, takiej przepięknej małej wysepki obok Rugi, zastanawiali się, czy aby nie wrócić do macierzy, czyli czy aby nie związać tego swojego losu na przyszłość znowu ze Szwecją. W tą stronę, prawda, patrzyli. Czy to prawda, czy anegdota? To jest jakby historia inna, ale bardzo smaczna, prawda, pokazująca właśnie, że te związki ze Szwecją wcale nie są takie słabe. Kiedy w roku 2006 miałem przyjemność gościć na uroczystościach 550-lecia Uniwersytetu w Gryfii, to jednym z honorowych gości była właśnie królowa szwedzka. Te związki cały czas tam się pojawiają. Jak mówię, my ich za bardzo nie znamy, ale też i my, nowi pomarzanie, my tego nie czujemy. Jeżeli mówimy o wieku XIX, to jest on różnie przedstawiany. Muzeum Stralsundskie robi to w ten sposób, że pokazuje taki ciąg różnych pomieszczeń w stylach związanych z wiekiem XIX. Począwszy od właśnie takiego pokoju w stylu Empire pod wpływem Francji, prawda, budowanego, poprzez styl Biedermeier, proszę Państwa, pierwszej połowy wieku XIX, do stylu secesyjnego, tak świetnie znanego przecież w Szczecinie, ale wcześniej także, proszę Państwa, taka epoka, której my do końca w naszej historii i kulturze nie znamy, ale w Niemczech ona jest bardzo ważna. Epoka, proszę Państwa, Gründerzeit, czyli czas po zjednoczeniu Niemiec, czas wielkiego sukcesu gospodarczego, on jest także tutaj zaprezentowany. Nie za bardzo widzimy tutaj wydarzeń politycznych, które w tym czasie mają miejsce. One są tylko symbolizowane, na przykład w ten sposób, poprzez wiszące na ścianie portret, pamiątka z wojska, czy też portret właśnie krewnego, dziadka, który brał udział w wojnach o chociażby zjednoczenie Niemiec. Te elementy, te wojny nie są zbyt eksponowane. Proszę Państwa, przykład. Mała Heimatstube w Rheinickenhagen, taka mała wioska, proszę Państwa, na południe od Greifswaldu. Byłem tam, oglądałem, proszę Państwa, i zobaczyłem, proszę Państwa, że gdzieś pomiędzy różnych klamotów, które tam są zgromadzone, wystaje album 1870-1871. Za bardzo o tym, proszę Państwa, w tej chwili się nie mówi. Za bardzo tego się nie eksponuje. Podobnie jak w Stralsundzie, podobnie pomysł z Landesmuseum w Greifswaldzie, ono także posługuje się życiem codziennym, aby pokazać czas wieku XIX. Widzimy bibeloty, fajans, prawda, z tej epoki zgromadzony. Pomysł z Landesmuseum nie ma tak dużo przestrzeni, aby pokazać wnętrza, za to posłużono się innym, bardzo ciekawym zabiegiem. Pokazane są drzwi wejściowe do kamienic greifswaldzkich, także w różnych stylach. Tu Biedermeier, tutaj secesja, które także mają pokazać właśnie ten zmieniający się czas, zmieniającą się epokę. Epokę, która dla mieszkańców Pomorza wydawała się być epoką niezwykle, niezwykle szczęśliwą. Inne, mniejsze muzea robią na ogół podobnie. Pokazują wnętrza, pokazują życie codzienne, chociażby jak tutaj Muzeum Binz na Rugi. Tam nie ma za bardzo polityki. Nawet jak zwiedzającemu wydaje się, że chyba coś znalazł ciekawego, co może być elementem interesującym, kontrowersyjnym i na przykład zobaczy taką niesamowitą Pickelhaube, no to proszę Państwa, kiedy się przypatrzy, zobaczy, że jest to Pickelhaube, ale nie wojskowa, a Pickelhaube oficera, proszę Państwa, Straży Pożarnej właśnie z Rugi, który też taką nosił. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, że państwo pruskie, a Pomorze wtedy przecież jest pruskie, jest państwem, gdzie ten element militarny widać na każdym kroku. Każdy prawdziwy mężczyzna ma mundur. Nie tylko strażak, bo to jest jakby oczywiste, ale nauczyciel, ale urzędnik, on także jest w mundurze. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o Pomorzu, to oczywiście mówiąc o życiu codziennym, musimy mówić o życiu związanym z morzem, czyli o tym, jak w jaki sposób żyli rybacy. I to jest taki przykład, proszę Państwa, ekspozycji Muzeum Rybołówstwa i Muzeum Portowego w Sassnitz na Rugi, gdzie widzimy właśnie te narzędzia pracy ówczesnych rybaków. Widzimy, proszę Państwa, jak wyglądały pewne artefakty związane z połowem właśnie ryb. Trochę dalej idzie Pomerze z Landesmuseum, które także pokazuje, jak wyglądają podróże morskie, ale te dalsze, te podróże, z których przywozi się niesamowite, ciekawe prezenty, jak jakąś maskę samuraja, jak elementy, proszę Państwa, muszli z mórz, prawda, ciepłych, jak, proszę Państwa, koralowce gdzieś z okolic Australii.
to jest tak, że ten czas, kiedy amatorzy pomorscy coraz dalej w miarę państwa, w cudzysłowie, zmniejszającego się świata dzięki możliwości przemieszczania się, coraz dalej się wypuszczają. Mniejsze miasta, proszę Państwa, jak chociażby Gojmen, nie leżące nad Bałtykiem, pokazują ten czas z punktu widzenia miejscowego rzemiosła. Chociażby możemy zobaczyć, jak wyglądał warsztat ówczesnego szewca, proszę Państwa, i zdjęcia. Ta nowa technologia XIX-wieczna przybliża nam ten świat, pokazuje, jak ten świat wyglądał. Widzimy rzeczy, ale widzimy także, proszę Państwa, obrazki, które pokazują, jak te rzeczy były ówcześnie używane. Mam pewien zawód, jeżeli chodzi o przedstawienie tego, co dzieje się na wsi. Wieś, proszę Państwa, rolnictwo, ta podstawa gospodarki pomorskiej jest pokazana, wydaje mi się, dosyć chaotycznie. Szczególnie widać to w mniejszych muzeach, jak wspomniana Heimatstube z Reinickendorf. Są to po prostu pokazanie, powieszenie elementów pracy, elementów narzędzi chłopskich, ale bez komentarza. Zobaczcie Państwo, tutaj nie ma opisów. Podobnie, proszę Państwa, Heimatmuseum w Gojmen. Wiszą kosy, jest stoi pług, ale nie ma narracji. Nie wiemy, jak ci ludzie żyli, tylko możemy zobaczyć pewnego rodzaju elementy, które temu życiu towarzyszyły. Tutaj znowu, wydaje mi się, Muzeum Pomorza z Greifswaldu, Pomorze z Landesmuseum, wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom, bo oni mają bardzo ciekawą ekspozycję o wsi pomorskiej w wieku XIX. Tak jak powiedziałem, to jest to fundament gospodarki pomorskiej. Jest to coś, co daje mieszkańcom Pomorza zarobek, jedzenie, co pozwala im się utrzymać. Jest to bardzo ciekawie pokazane w Greifswaldzie. Widzimy, proszę Państwa, w takim kole poszczególne pory roku. Ja tutaj tylko pokazałem jesień, czyli herbst. I co się dzieje na wsi? Jak wygląda jesień, wiosna, zima, lato na wsi? Jakie są obrzędy wiejskie? Jakie są stroje wiejskie? Możemy podnieść taką słuchawkę, którą Państwo tutaj widzicie, i posłuchać pieśni ludowych właśnie z rejonu Pomorza, tych, które na wsiach były śpiewane. Bardzo ważny element tego społeczeństwa, troszkę przez muzea zapominany. Z drugiej strony, druga połowa wieku XIX, koniec wieku XIX, to jest rozwój gospodarczy, czy to jest rewolucja przemysłowa. Ona jest prezentowana głównie przez dokonania związane ze Szczecinem, bo Szczecin to jest to najważniejsze zagłębie, w cudzysłowie, przemysłowe Pomorza, najważniejsze miasto, które rozwija się najsilniej pod względem w czasie rewolucji przemysłowej. Przykładem jest oczywiście przemysł stoczniowy. To redaktor Czajarek wprowadził do obiegu te świetne, wspaniałe szczecińskie czterokominowce. Transatlantyki, proszę Państwa, przełomu XIX, początku wieku XX, które niejednokrotnie zdobywały błękitną wstęgę Pacyfiku, czyli tych statków, które najszybciej przepłynęły przez Atlantyk, błękitna flaga Atlantyku. Budowane w stoczni Wulkan w Szczecinie. Na wzór właśnie tych transatlantyków zbudowano chociażby słynnego Titanica, proszę Państwa, który tutaj jest zaprezentowany z ekspozycji w Muzeum Saslic. Titanic pierwotnie miał mieć trzy kominy, ale dorobiono czwarty, no bo każdy porządny transatlantyk musi mieć cztery kominy, tak jak te transatlantyki szczecińskie. Dlatego Titanic miał ten jeden dodatkowy, niezbyt używany, proszę Państwa, czy nieużywany komin czwarty. Zostając przy Szczecinie, proszę Państwa, niewątpliwie Pomorze z Landesmuseum pokazuje te zjawiska typowe dla drugiej połowy wieku XIX w oparciu o to miasto. Czyli industrializacja, rozwój przemysłu, przede wszystkim przemysłu morskiego, ale nie tylko, ale także urbanizacja, rozwój miasta. Szczecin to największa, to jedyna pomorska metropolia. Do dzisiaj starsi mieszkańcy Pomorza po stronie niemieckiej, kiedy mówią jadę do miasta, myślą jadę do Szczecina, bo to jest to prawdziwe miasto. Ani Stralsund, ani Greifswald, ani Słupsk, ani Koszalin, z całym szacunkiem, jak to badał pan profesor Włodarczyk, nie są tymi miastami, które właśnie byłyby metropoliami. Szczecin jest symbolem w Greifswaldzie. Jest tutaj ta statuetka Sediny, tego pomnika, którego w Szczecinie już nie ma, który tutaj symbolizuje właśnie sukces, rozwój tego miasta. Jego metropolitalność, proszę Państwa, pokazana jest poprzez to fantastyczne zdjęcie, które na nas dzisiaj jeszcze robi wrażenie. Te wielkie budowle Hakenterrasse, czyli tarasów Hakena, dzisiejszych wałów Chorobrego, do dzisiaj robią wrażenie. Widz może podejść, zobaczyć, nachylić się, proszę Państwa, i przez taki fotoplastikon wejść jakby do miasta ówczesnego czasu, czyli wejść do Szczecina właśnie początków XX wieku. Z drugiej strony, jeszcze, proszę Państwa, Stralsund.
Także próbuje Muzeum w Stralsundzie pokazać właśnie tą swoją wielką miejskość, chociażby poprzez to, że to w Stralsundzie, proszę Państwa, w roku 903 otwarto wspaniały dom towarowy Wertheima, największego z największych, jeżeli chodzi o kupców właśnie niemieckich wtedy, który miał swoje wielkie domy towarowe w Berlinie, w Lipsku, w Dreźnie, proszę Państwa, ale także na Pomorzu, w Szczecinie, ale także, proszę Państwa, w Stralsundzie. Sukces związany z rewolucją przemysłową to nie tylko Szczecin, ale przede wszystkim to sukces także niektórych rodzin, niektórych osób, przemysłowców z Pomorza. Takim symbolem jest rodzina Lilienthal, która, proszę Państwa, dorobiła się na produkcji i handlu pomp spalinowych produkowanych w Berlinie, ale także drewnianych klocków, takich protoplastów, można powiedzieć, dzisiejszych klocków Lego. Najsłynniejszy z rodzin to oczywiście Otto Lilienthal, który znany jest nie z tego, proszę Państwa, że budował pompy, ale z tego, że właśnie w około Anklam, i to jest Muzeum Otto Lilienthala w Anklam, to pokazuje, on próbował, proszę Państwa, spełnić wielki sen, wielkie marzenie ludzkości, czyli oderwać się od ziemi. To on tam konstruuje pojazdy powietrzne, cięższe od powietrza, pierwsze szybowce i wokół tego Anklam lata. Jest jednym z pionierów lotnictwa. Tutaj właśnie na Pomorzu Anklam z tego się szczyci, proszę Państwa, dlatego Muzeum właśnie Otto Lilienthala w Anklam się znajduje. Z drugiej strony wielki sukces związany z rewolucją przemysłową w Szczecinie. Zmiany, przemiany na wsi wynikające, proszę Państwa, z tego, że otrzymali ziemię, zostali uwłaszczeni, powoduje także tym, proszę Państwa, że to, że na Pomorzu bardzo mocno się zmienia sytuacja społeczna, okazuje się, że większa produkcja żywności, rozwój Pomorza oznacza także więcej osób, które tutaj żyją, a wcale biedna pomorska ziemia nie jest w stanie ich wszystkich wyżywić. Poza obszarem Pyrzyc, Pomorze nie ma najlepszych ziem. Ludzie, którzy żyją na wsi, proszę Państwa, na Pomorzu, nie są w stanie się wyżywić. Lepsze warunki higieniczne, lepszy dostęp, proszę Państwa, do lekarstw, to wszystko powoduje, że ich jest coraz więcej. W efekcie, dzięki także większej mobilności i możliwości, oni, proszę Państwa, szukają sobie lepszego miejsca do życia. Z Pomorza od końca wieku XIX, lat 70. wieku XIX do początku wieku XX wyjeżdża w poszukiwaniu pracy, lepszego życia około, proszę Państwa, 700-800 tysięcy ludzi. Głównie do Ameryki Północnej i Południowej, także do Berlina, także do Niemiec Zachodnich, jest to gigantyczny odpływ ludności, porównywalny trochę z tym, co działo się na terenie polskiej Galicji, wtedy pod zaborem austriackim, gdzie też tysiące ludzi wyjeżdżają, aby znaleźć ten nowy, lepszy świat, który da im nowe, lepsze życie. Świetnie pokazuje to Pomerzes Landes Muzeum w Greifswaldzie, proszę Państwa, na przykładzie dwójki tutaj starszych Państwa, ale wtedy młodych ludzi, którzy w pierwszej połowie wieku XIX wyjechali, proszę Państwa, z Płot koło Reska do Wisconsin, do Stanów Zjednoczonych. Po trzech generacjach w roku 1939 ich przodkowie się spotkali. To jest to zdjęcie drugie, pokazujące, proszę Państwa, no ponad 100 osób. Według słynnej sentencji, pierwsza generacja, dla pierwszej generacji jest śmierć, dla drugiej bieda, dla trzeciej dopiero chleb. Koniec XIX wieku to jest także czas przemian społecznych, związanych chociażby z niezwykłym rozwojem nauki uniwersyteckiej, także w Greifswaldzie. Wspominałem już o tym ostatnio, miesiąc temu, że Greifswald to najstarszy pruski uniwersytet. On wspaniale rozkwita właśnie na początku, pod koniec wieku XIX. Rozkwita także życie studenckie. Kiedy Państwo będziecie w Greifswaldzie, pójdźcie sobie na uniwersytet, zobaczcie, jak wyglądał karcer uniwersytecki, czyli taki areszt, gdzie studenci byli karani za swoje przewinienia. Są drzwi, proszę Państwa, z właśnie tegoż karceru zaprezentowane w muzeum w Greifswaldzie. Tam są także polskie wydrapane napisy, bo często Polacy, ale też i Kaszubi, studiowali w Greifswaldzie z najsłynniejszym, proszę Państwa, Aleksandrem Majkowskim, który tam studiował. Możecie Państwo zobaczyć także szkatułkę z przyborami studenta. Tam jest kajet oczywiście, czyli zeszyt, jest czapka studenta, ale jest fajka, ale jest też, proszę Państwa, kufel na piwo, bo to były nieodłączne także elementy dyskusji, jakie studenci ze sobą toczyli. Przemiany obyczajowe to także przemiany, proszę Państwa, związane z życiem na plaży, które wtedy właśnie odkryto. Przełom XIX-XX wieku to jest czas, kiedy rozpoczyna się podróż do wód, podróż do słynnych Badów, czyli, proszę Państwa, do Zdroi, żeby można było wypocząć. Tutaj zaprezentowane w Blinz na Rugi stroje pochodzą właśnie z początku wieku XX. Ten czas, proszę Państwa, jest też niesamowity dla Pomorza, bo otwiera się jakby kolejny przemysł po rolnictwie, kolejna gałąź gospodarki, po rolnictwie, po przemyśle morskim
ta związana z turystyką. Ta ekspozycja w Greifswaldzie zatytułowana jest od wioski śledziowej, czyli od Heringsdorfu do Kaiserbadu, czyli do cesarskiego uzdrowiska, bo tak, proszę Państwa, postrzegana jest wyspa Uznam. Ta najbliżej z wybrzeżem Morza Bałtyckiego położona Berlina, to tam, proszę Państwa, kolej dowozi, aby ludzie mogli sobie wypocząć, aby mogli właśnie zażyć zimnego Morza Bałtyckiego. Do Sopot też się jeździło, czyli do Sopotu. Ale jeździło się też, proszę Państwa, na wyspę Uznam, do Misdroj, czyli do Międzyzdrojów. Można w Greifswaldzie obejrzeć właśnie filmiki z początku wieku XX, które pokazują tą Belle Époque, ten czas właśnie taki wspaniały. Nikt jeszcze nie wie, że za chwilę będzie czas mroczny. W tym miejscu kończy się ekspozycja historyczna Pomerzes Landesmuseum. Ona ma się otworzyć na cały wiek XX, prawdopodobnie w tym albo w następnym roku, chyba raczej w następnym, co nie znaczy, że inne muzea nie opowiadają historii XX-wiecznej. Aczkolwiek jakbyśmy chcieli, proszę Państwa, zdobyć informacje o tym, jak wyglądała pierwsza wojna światowa na Pomorzu, to znowu będziemy zawiedzeni. Bo co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć, jak wyglądała na przykład kuchnia w chacie chłopskiej w Muzeum Blinz. Możemy zobaczyć, jak wyglądał pokój dla gości właśnie nad Bałtykiem. Ale co się działo, jak mieszkańcy miast pomorskich głodowali, bo pierwsza wojna światowa w Niemczech to jest głód, tego nie zobaczymy. Czemu? Nie wiem. Podobnie, przecież jak spojrzymy na początki okresu powojennego w Niemczech i na Pomorzu, też jestem mocno zawiedziony, bo co prawda możemy zobaczyć, jak wyglądał niesamowity, prawda, salon związany z fryzjerstwem męskim, prawda, Muzeum Stralsundzie. Możemy zobaczyć, jak wyglądał, prawda, pokój jadalny, Wohnzimmer, jak to mówią Niemcy, proszę Państwa, właśnie gdzieś tam pod koniec lat 20. Elementy wojny są pokazane poprzez ten portret, prawda, znowu ojca, który walczył w pierwszej wojnie światowej, charakterystyczny wąsik, to jest ówczesna moda, a nie sugestia, prawda, kto nim mógł być. Ale proszę Państwa, tutaj nie ma narracji, która by nam pokazywała, jak wygląda ten czas właśnie przełomu pierwszej wojny światowej i czas biedy zaraz powojennej. Można znaleźć coś na przykład w muzeum w Ikerminde, ale tego jest niewiele. Na przykład taka gablota, gdzie zobaczymy, proszę Państwa, ówczesne notgeldy, czyli pieniądze zastępcze w niesamowitych nominałach. 250 tysięcy marek, 1 000 000 marek, 2 miliony marek. To jest czas hiperinflacji w Niemczech i taką walutą, proszę Państwa, także na Pomorzu obracano. Nie zastąpi opowieści o Republice Weimarskiej zbiór plakatów, jakie na przykład możemy zobaczyć na rugi w Muzeum Kraft durch Freunde na Proże. Za chwilę o tym muzeum powiem więcej. To jest za mało. Tej narracji, tej opowieści ja nie dostrzegam. Także czekam na tą wystawę w Pomerzes Landesmuseum, bo ona ma o tym mówić. Inne muzea tego, moim zdaniem, za dobrze nie pokazują. Podobnie okres nazistowski. Jest raczej, proszę Państwa, nieeksponowany. Świetnym przykładem jest to, co znalazłem w Hafenmuseum w Ikerminde, gdzie, proszę Państwa, dostrzegłem upowały, przyczepioną taką właśnie tabliczkę, to zdjęcie jest bardzo mocno rozjaśnione, bo tam było ciemno, tabliczkę z nazwą ulicy Horst-Wessel-Strasse. Horst-Wessel to był nazista, który zginął w czasie walk, proszę Państwa, z komunistami, z tajecz ulicznych i stał się takim świętym ruchu nazistowskiego, takim, proszę Państwa, ichnim, prawda, bohaterem, opiewanym w słynnych pieśniach. Wtedy każde niemieckie miasto miało ulicę Horst-Wessela. Nie ma się za bardzo czym chwalić, dlatego gdzieś to jest tak schowane, mało kto, proszę Państwa, w Ikerminde może to znaleźć. A raczej mówi się o tych dokonaniach związanych z okresem nazistowskim, ale nie dokonaniach nazistów, proszę mnie dobrze zrozumieć. Chodzi o to, że to też było państwo niemieckie, w którym bardzo wiele się działo, gdzie Hitler, proszę Państwa, użył siły społecznej do budowy, do tego, proszę Państwa, żeby zlikwidować bezrobocie. Chwalą się na przykład niesamowitym mostem bramowym, kolejowym, proszę Państwa, w miejscowości Karnin obok Anklam, który był pod koniec lat 30. najnowocześniejszym mostem w Europie, tu na Pomorzu. Most bramowy, czyli podnosił się i statki mogły po nim przepłynąć, zbombardowany pod koniec wojny. Proszę Państwa, dzisiaj tylko resztki jego są i można je właśnie, proszę Państwa, niedaleko od Anklam zobaczyć. Elementem, który niewątpliwie też jest w tym dorobku czasów nazistowskich ważnym, to słynny ośrodek, proszę Państwa, na wyspie Peora. Ośrodek wczasowy organizacji Kraft durch Freunde, siła przez radość. To była nazistowska organizacja, taki, nie wiem czy dobrze powiem, fundusz czasów pracowniczych, gdzie każdy pracownik w Niemczech, w III Rzeszy mógł, proszę Państwa, przy okazji właśnie bycia członkiem tej organizacji, wyjechać na wczas
nad Morze Bałtyckie, ale też, proszę Państwa, statkami po fiordach Norwegii, po Morzu Śródziemnym. To coś niezwykłego, coś, co spowodowało też wielkie poparcie dla Hitlera, że robotnik zwykły może doznać luksusów, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla warstw wyższych. Ta budowla jest niesamowita i przerażająca zarazem. Blok wczasowy o długości kilku kilometrów, który miał, proszę Państwa, pomieścić kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy tu przyjadą właśnie na wczas. W latach 30. rozpoczęto jego budowę i to muzeum go pokazuje. Pokazuje plany, jak miał ten ośrodek wyglądać, pokazuje zdjęcia z budowy. W końcu pokazuje, proszę Państwa, jak to w latach 30. właśnie odpoczywano w ramach organizacji Kraft Deutsche Freunde. Ale, proszę Państwa, to jest Nibelandia. To nie są Niemcy. Tutaj my nie wiemy nic o nazizmie. My nie wiemy nic o tym, czym był nazizm, czym był ten ruch. Tego się nie dowiemy. To jest zaskakujące. Widzimy, proszę Państwa, że też dzieje się coś w czasie wojny. W roku 40. częściowo ten ośrodek otwarto. Ale co my się dowiemy o wojnie? Niewiele. Znajdziemy, proszę Państwa, w tym muzeum, że jedną taką mały zapisek, gdzie jest napisane, że 1 września 1939 roku z powodu wojny, rozpoczęciu wojny z Polską, budowanie tegoż właśnie ośrodka zostało zawieszone. Nic więcej, tylko tyle, proszę Państwa. To jest, co prawda, prywatne muzeum, tak? Tam widać, że tego nie robili historycy, że jest to zrobione, proszę Państwa, no, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia polskich oczu, bardzo dziwny sposób, taki niezbyt, proszę Państwa, odpowiedni. Czy dowiemy się też o robotnikach przymusowych, którzy też tam w czasie wojny byli? Niewiele, proszę Państwa. Wiemy, że jacyś właśnie, proszę Państwa, tutaj przymusowo zatrudnieni polscy i rosyjscy cywile z powodu wojny musieli opuścić tą budowlę i tutaj się nie znajdowali. Natomiast tutaj byli dyslokowani, proszę Państwa, Hamburczycy, którzy z powodu wojny bombowej byli bezdomni. Tylko tyle o wojnie się dowiemy, nic więcej. Jest to, proszę Państwa, no, szokujące, bo to nie tak powinno być pokazane. Ten kontekst jest tutaj bardzo ważny. Nie zrozumiemy czasów nazizmu tylko, jeżeli będziemy pokazywali właśnie te budowle nazistowskie, a nie będziemy wiedzieli tego, co dzieje się, proszę Państwa, jakby w innym miejscu. Próbowałem znaleźć, proszę Państwa, czy w muzeach Pomorza Przedniego są informacje o żydowskich współbraciach, żydowskich pomorzanach, którzy tutaj do początku lat 40. żyli. Bardzo niewiele, bardzo mało. Czy wstyd za to, co zrobili dziadkowie, powoduje, że tego się nie pokazuje? Nie wiem. Znalazłem, proszę Państwa, taką bardzo ciekawą mozaikę z gwiazdą Dawida właśnie w Heimatmuseum w Goimen. Ale takich rzeczy naprawdę jest bardzo niewiele, dlatego jeszcze raz powiem, czekam na to, co pokażą, co zostanie pokazane, proszę Państwa, w Greifswaldzie, bo to będzie coś, czego uważam w tym momencie brakuje. Inny przykład. Muzeum Rybołówstwa, proszę Państwa, i Muzeum Portowe w Sassnitz. Widzimy, proszę Państwa, czas, który po prostu się toczy. Niemcy, lata 30. My nie wiemy, że są to Niemcy nazistowskie. My widzimy, proszę Państwa, daty i po tym poznajemy, ale tutaj nazizmu tak naprawdę, proszę Państwa, nie ma. To jest Nibelandia. Gdzieś mi w oko wpadło, proszę Państwa, takie zdjęcie z napisem, że tutaj coś jest Gefangener. Gefangen to jest jeniec, ale nie ma tutaj jeńca. To jest złowiony Gefangener, proszę Państwa, Seehund, czyli foka, gdzieś tam w roku, prawda, 41. właśnie w Sassnitz koło Mola Zachodniego. Tego tak naprawdę nie ma. Szokujące są na przykład wizerunki statków z okresu nazistowskiego, które, proszę Państwa, nie są znowu opisane, do czego one służyły, że one miały na przykład zwalczać żeglugę handlową aliantów. Są pokazane U-boty, co prawda, proszę Państwa, nie ma Hakenkreuza na fladze, ale też nie ma kontekstu, do czego taki U-bot miał służyć. Co prawda w PROR-ze mówi się, że to jest po prostu wystawa modeli statków. Ale to tak nie powinno być. Kontekst historyczny jest taki tutaj bardzo istotny. Dlatego, proszę Państwa, tak w Polsce baliśmy się i boimy się tego, co będzie, kiedy będzie pokazane muzeum związane z tak zwanym wypędzeniem Niemców. Jeżeli ono też nie będzie miało tego kontekstu historycznego, to będzie pokazywało tylko krzywdę niemiecką. Inaczej to wygląda, proszę Państwa, na Peneminde, w Muzeum Historyczno-Technicznym w Peneminde, gdzie od razu widzimy, proszę Państwa, że elementy związane z historią V2 są dobrze pokazane. Zobaczcie Państwo ten podpis. Podczas produkcji seryjnej oraz użycia pocisków poniosły śmierć tysiące osób cywilnych, więźniów obozów koncentracyjnych oraz jeńców. Tak to trzeba pokazać. To są osiągnięcia technologiczne niemieckie niezwykłe,
ale też i straszliwe, bo niosły z sobą straszne ofiary. Zarzucano, proszę Państwa, temu muzeum, że ono właśnie za bardzo idzie w stronę pokazania doskonałości technicznej niemieckiej. Ja przeskoczę kilka slajdów, bo może, proszę Państwa, one tutaj są zbyt dokładne, ale nic takiego nie ma. Jest oczywiście pokazana, proszę Państwa, technika, ale są także chociażby właśnie wspomniani wcześniej robotnicy przemysłowi. Można ich usłyszeć, można na temat się dowiedzieć. Są elementy, które pokazują, że przemysł rakietowy był zarazem przemysłem kosmicznym, proszę Państwa. Jest technologia, jak to wytwarzano, ale zarazem są też skutki. Na przykład taka instalizacja, która ma pokazywać, proszę Państwa, skutki bombardowań i coś, co ma pokazywać właśnie zburzony Londyn, na które V2 był wysyłany. Widzimy wyraźnie, że jest tutaj miejsce związane, proszę Państwa, z robotnikami przymusowymi, możemy ich wysłuchać, czyli jest to, czego, tak jak powiedziałem wcześniej, w tych prywatnych muzeach mi brakowało. Możemy zobaczyć, oczywiście też Państwa informacje, tak jak w Blinz, do czego służyły chociażby te ośrodki w czasie wojny. Do tego, żeby dyslokować młodzież z bombardowanych niemieckich miast. Bo Niemcy chcą pokazywać to, jak wojna się kończyła, jak na Pomorzu byli bombardowani, co jest naturalne, bo są to fakty. Tak jak chociażby bombardowanie, proszę Państwa, 6 marca 1945 roku Sasnic. Ale brak kontekstu, brak tego, że zanim bombardowano Sasnic, wcześniej bombardowano Paryż, wcześniej bombardowano Antwerpię i Londyn, Moskwę, powoduje, proszę Państwa, że to nie jest pokazane w sposób właściwy. Najlepiej chyba Anklam. Stein Muzeum w Anklam, proszę Państwa, Muzeum Einsteintor w Anklam ten problem rozwiązało, bo pokazuje okres nazistowski. Nie ma tu może dużo opisów, ale możemy zobaczyć, czym była na przykład polityka rasowa poprzez ten, proszę Państwa, plakat po prawej stronie, który pokazuje, czym jest zhańbienie rasy według nazistów. Pokazane jest, proszę Państwa, jak wygląda ewolucja człowieka w społeczeństwie nazistowskim. Od, prawda, urodzenia przez, proszę Państwa, Hitlerjugend do bycia członkiem NSDAP. Widzimy bombardowania Anklam, ale wyjaśniono, dlaczego one miały miejsce. Były one, Anklam było bombardowane, bo tam była fabryka silników, proszę Państwa, do samolotów Arado. Czyli te bombardowania służyły walce i służyły wojnie. Ten sposób prezentacji jest odpowiedni i mam wrażenie, proszę Państwa, że w tą stronę szczególnie te mniejsze prywatne muzea będą zmierzać. Tak jak powiedziałem, nie udało mi się powiedzieć nic na temat okresu NRD-owskiego powojennego. Może przy następnej okazji, proszę Państwa, o tym, jak prezentowane jest NRD w muzealnictwie pomorskim, jak inaczej niż po naszej stronie granicy pokazany jest ten okres komunizmu, będę miał okazję Państwu mówić. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Do widzenia.